Cześć, witajcie! Z tej strony Goldzor i witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w pierwszym, można powiedzieć, pago openingu z FIFA 18. Dzisiaj zobaczycie moje pierwsze paczki, jakie w ogóle w FIFA 18 otworzyłem. Oczywiście są to paczki tak zwane startowe, te, które dostajemy za to, że graliśmy już wcześniej właśnie w tryb Ultimate Team. Zobaczycie te paczki z dwóch moich kont, bo do dwóch tak naprawdę miałem dostęp i w zasadzie tylko na dwóch kontach regularnie co roku gram. Na jednym jest jakaś seria, a drugie jest tym kontem głównym. Także tak wygląda ta sprawa. W tle wam już pewnie te paczki lecą i muszę wam powiedzieć, że w tym roku, mimo że naprawdę jakiś wysoki overall w tych paczkach nie wyleciał, to ja osobiście mega jestem zadowolony. Co prawda, te najlepsze karty, które zaraz zobaczycie, chociażby ten pan z Bayernu, ten pan z Anglii na ataku, bardzo szybciutki, wypadli na koncie, na którym nie będę grał, w sensie to nie jest moje konto główne, tak? To nie jest moje konto główne, więc no tutaj nie oszukujmy się. Jedyne co z tymi zawodnikami mogę zrobić, to sobie ich sprzedać, z tym, że niestety akurat na webapie na tym koncie nie działa mi rynek. Nie wiadomo czemu akurat na tym koncie rynek mi nie działa, na głównym mi działa. Na głównym też te paczki w sumie nie były złe, bo generalnie bez żadnych roszad, bez żadnego handlu, bez żadnych wymian mam już praktycznie 100% zgrania skład Anglików. Jest tam kilka naprawdę fajnych kart, szczególnie w ataku. Także no muszę wam powiedzieć, że wyszło to naprawdę dobrze. Wyszło to naprawdę dobrze i ja się tego nie spodziewałem, bo co roku te paczki były takie se, naprawdę. Pamiętam jeszcze, chyba to była FIFA 12, trafiłem w paczce powitalnej właśnie tej startowej Filipe Coutinho, jeszcze wtedy z Interu. To był traf, którym się mega jarałem, ale wiecie, to jeszcze nie był ten Coutinho, który jest teraz, tak? To był ten Coutinho, którego nikt nie doceniał. No i mimo wszystko też overa wtedy nie był jakiś wysoki, bo chyba miał 78, 79. Ale była to karta naprawdę solidna jak na początek gry, bo statystyki jednak miała dobre. Tak czy siak w tym roku naprawdę te karty powypadały mi super. Wiem, że ludzie potrafiali jakieś ikony z tych paczek. Słuchajcie, wszystko w swoim czasie. Ja wierzę, że w tym roku ikonę trafię. Będzie to moja pierwsza styczność tak naprawdę z czymś takim mega specjalnym w paczkach dostępnym, bo nigdy nie grałem na Xboxie. Także, w sensie grałem na Xboxie FIFA, ale to dawno temu, jeszcze nie było legend. Także no będziecie śledzili moje poczynania ze szczęściem co do ikon. Będzie specjalna seria co do ikon. Także słuchajcie, ten materiał powoli dobiega końca. Taki króciutki, bardziej informacyjny materiał. Subskrybujcie ten kanał, słuchajcie, przyciśnijcie teraz ten przycisk subskrybuj, byłoby mi bardzo miło, oraz najlepiej dzwonek, żebyście byli powiadomieni o wszystkich najnowszych filmach, jakie będą się pojawiały z FIFA 18, bo startujemy już we wtorek, słuchajcie, już we wtorek prawdopodobnie dwa filmy z FIFA 18, także wyczekujcie tej daty. No i przypominam, że generalnie FIFA zakupicie w sklepie konsole i gry, link macie w opisie, a dodatkowo przygotowałem wraz z tym sklepem specjalny konkurs, w którym do wygrania jest nic innego jak FIFA 18. Żeby móc wziąć udział w konkursie, w tym momencie kliknijcie na tę kartę, co wyskakuje u góry, i pod tym filmem, który otworzycie zaraz w tej karcie, w sekcji komentarzy po daniu lajka i subskrypcji napiszcie swoje miejsce zamieszkania, mam tutaj na myśli miasto. Także tyle ode mnie, widzimy się już za niedługo przy FIFA 18. Mówi Goldzor, na razie.